tym roku na konkurs spłynęło 647 autoportretów, które zostały wykonane przez 637 uczniów. Technika rysunku była dowolna, czego dowodem są przedstawione prace. Spośród tych wszystkich prac wybrano 10 prac wyróżnionych. Zostało wybranych 5 nagród, z czego jedną była nagroda Grand Prix. Nagrodę Grand Prix przyznano 16-letniej Magdalenie Ćwiklińskiej z Koszalina. Dla autorki było to pierwsze tego typu wyróżnienie. Wygrany autoportret przedstawiał twarz, która została podzielona na dwie części. Pomyślałam, że najlepiej będzie tak to przedstawić, że oczy, a później tą krzyczącą twarz, dlatego że krzyk nie musi przedstawiać koniecznie złości. Może też przedstawiać radość i zupełnie inne emocje. W tym roku była to już 9. edycja Biennale Autoportretu, który odbywa się w cyklu dwuletnim. Na przestrzeni ostatnich 18 lat można dostrzec, jak zmieniały się tendencje młodzieży w przedstawianiu siebie. Każda z tych prac jest takim wyrazem osobistego doświadczenia twórcy, czyli młodego człowieka. Prawdę mówiąc, zmieniają się te prace, ponieważ poruszają aktualne wydarzenia. Spośród blisko 700 prac wybrano 83 autoportrety, które będą przez najbliższy czas wisiały na ekspozycji w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu. Wystawa dla zwiedzających dostępna będzie do końca marca bieżącego roku. Wtedy autoportrety zostaną zastąpione pracami dyplomowymi uczniów radomskiego plastyka.